Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam film pod tytułem Praca na drągach w galopie, inaczej mówiąc praca na cavaletti. Zapraszam Was do oglądania. Praca na drągach w galopie jest istotnym elementem treningu konia skoczka, ale także i konia ujeżdżeniowego. Dzisiaj zaprezentuję Wam pracę na drągach w galopie. Praca na drążkach w galopie, inaczej mówiąc na cavaletti, daje duże spektrum możliwości rozwoju jeźdźca z tego względu, że pozwala uczyć rytmu i równowagi w galopie, czyli takiej zależności od dobrej jakości galopu, to wtedy ta fula jest cały czas rytmiczna i równa, czyli jeździec musi prowadzić konia między łydką a ręką cały czas w ten sam sposób, żeby uzyskać dobrej jakości galop. Praca na drążkach w galopie uczy jeźdźca wyczucia właśnie fuli, dobrej jakości fuli, ponieważ jeśli mamy taką kombinację, którą Wam zaraz zaprezentuję do przejechania, to musimy utrzymać rytm, równowagę i regularność stawiania nóg, czyli ta fula musi być równa i aktywna. Wtedy koniowi wszędzie pasuje i te fule są takie fajne, soczyste, prawidłowe, w których koń używa pleców i ciała. Dla jeźdźca jest to dużym takim plusem, ponieważ uczy go takiej równej fuli, równej aktywnej jazdy, a koń ma możliwość wtedy poruszania się prawidłowo i pokazywania swoje walory związane z galopem. Praca na drągach w galopie jest niezwykle przydatna dla koni, które są idące do przodu, na przykład i mamy problem z utrzymaniem regularności przed przeszkodami czy przed innymi zadaniami stawianymi koniowi, i drągi pozwalają uregulować tą jakość fuli, troszkę konia wyciszyć i ustabilizować tempo. Oczywiście to działa w dwie strony, tak samo konie mniej idące do przodu są w stanie właśnie poprzez prawidłowe poprowadzenie konia po drążkach w galopie uregulować tą fulę i chcieć troszkę aktywniej galopować. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze rozprężyć konia do pracy na cavaletti, czyli musimy konia najpierw rozgalopować, rozkłusować, popracować na przejściach, dosiadzie odciążającym i troszkę w pełnym siadzie, oraz nie dawać od razu trudnego zadania, tylko na początek położyć trzy drążki na ziemi leżące czy lekko podwyższone cavaletti, przegalopować 2-3 razy na lewą i na prawą stronę, zanim rozpoczniemy faktyczną pracę. To tyle na temat ćwiczeń na cavaletti w galopie. Na pewno kolejny film pojawi się z innymi kombinacjami związanymi z pracą na cavaletti w galopie, ale mam nadzieję, że dzisiejszy temat wyczerpałam. Jeśli macie pytania, zachęcam Was do pisania w komentarzach, ja będę odpowiadać. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.